Cześć! Witajcie na kanale Fabryki Słów. My już chyba musimy przestać nazywać to zapowiedziami albo podsumowaniem, bo dzisiaj jest 13? Tak. 13 lutego. Witamy Was. Film pewnie zobaczycie jutro, czyli 14 walentynki specjalnie dla Was z miłości. Chyba będziemy musiały po prostu nazwać na przykład Miesiąc w Fabryce. Ale ja od razu... Witajcie w filmie Fabryki Słów. Witajcie w filmie. Ale ja od razu wyjaśnię, dlaczego tak się wydarzyło, bo czekałyśmy na mikrofon i mamy nadzieję, że tym razem słyszycie nas doskonale i dźwięk jest żyleta, nie tylko obraz jest żylet, ale też dźwięk macie żyleta i oby tak było, więc bo nie wiem. Walka była zacięta, także mamy nadzieję, że starczą wracamy. Tak, bo najpierw czekałyśmy na mikrofon, a potem czekałyśmy, żeby on zaczął działać, ale sam nie zaczął działać. Trzeba go było zmusić do tego, żeby działał, ale działa. Także mamy już mikrofon, możemy zaczynać luty. Tak. Luty jest krótki u nas, ale za to obfity we wspaniałe premiery. Jedną już dostaliście 9 lutego i zresztą musieliśmy zaczekać na Madzika, bo co my byśmy o Kresie powiedziały bez Madzika? Nie, no coś byście powiedziały. No wszystko, bo go kochamy. Ale potem patrzyłabym na was tak. Tak by było. Także słuchajcie, no... ostatnia książka, którą napisał Felix Kress osobiście. I jest to rozpoczęcie zamykania księgi całości, czyli coś, na co niektórzy z nas czekali przez 20 lat. I zapowiada się absolutnie wspaniale i powraca, jest to taka klamra, która dosyć mocno powraca do wydarzeń z północnej granicy. Tutaj ta książka różni się od poprzednich przede wszystkim tym, że tutaj Kress pozwolił sobie na całkiem sporo poczucia humoru. Przy czym oczywiście jest to poczucie humoru kresowe bardzo, także jeśli nie łapiecie tego specyficznego poczucia humoru, to po prostu nawet tych żartów nie zauważycie, ale jeśli łapiecie, nadajecie na tych samych falach, to będziecie się bawić znakomicie i śmiać wielokrotnie. Oprócz tego oczywiście, jak to u Kressa, będą wzruszenia, będą jakieś tam momenty beznadziei i takiej walki, która wydaje się nie prowadzić do niczego dobrego na końcu. No i rzeczywiście dla wielu do niczego dobrego nie prowadzi, jak to u Kressa. Także jeśli podobała Wam się północna granica, jeśli ci jeźdźcy równin są Wam bliscy, no to zdecydowanie jest to książka dla Was i stanowczo bardzo, bardzo warto. A poza tym jest najzwyczajniej w świecie bardzo piękna. To prawda. Troszkę dużo emocji nam przyniosła ta premiera, ale tak. Ale jest. Ale jest, więc bardzo się cieszymy, że udało nam się ją wydać. I drugą premierą lutego jest drugi tom Drogi Samotnego Psa Arkadiego Saulskiego. Premierę macie w piątek, 16 lutego. My już oczywiście mamy książki, bo już mamy. W czwartek spotkanie. Mamy spotkanie z Arkadym w Warszawie, na które serdecznie Was zapraszamy. Szczegóły tego spotkania znajdziecie na naszym Facebooku. Ale wrzucimy też link pod filmem, żebyście łatwiej mogli znaleźć. Zapraszamy, bo będziecie mogli porozmawiać, spotkać się, przybić piąteczkę, zdobyć książkę również, bo będzie w sprzedaży, zdobyć autograf od autora. Rozmowa zapowiada się bardzo ciekawa, a rozmowę poprowadzi sam czytacz ze strefy czytacza. Pozdrawiamy Daniela. No i co, będą książki, będzie Arkady i będziemy my, co najważniejsze, tak? Tak. Drugi tom, oczywiście musicie zacząć koniecznie od pierwszego tomu, czyli od Czarnych Mieczy. Drugi tom jest taką bezpośrednią kontynuacją, także znów świst katan, rozlew krwi i flaki. Ale jest to wspaniała przygoda. Flaki. Tak, i wspaniała przygoda. Także bardzo tak, polecamy, to my. I to jeżeli chodzi o premiery nasze, tego miesięczne, to wszystko, ale jeszcze mieliśmy już premierę audiobooka Viriona, na który bardzo czekaliście i o który bardzo pytaliście. Jest już dostępny, więc możecie słuchać.
Tak samo wspaniały jak zawsze. Rewelacyjny Grzegorz Pawlak, po prostu kocham. To tak i jeszcze pod koniec lutego mamy w planie książki, o które też bardzo dużo osób pyta, czyli do druki Pana Lodowego Ogrodu w twardej oprawie i wreszcie możemy Wam powiedzieć, że tak, pod koniec lutego znajdziecie do druki w księgarniach. Nawet Świat Książki już uruchomiła sprzedaż, więc możecie też zamawiać przed sprzedaży. Coś jeszcze miałam powiedzieć. Miałam wziąć nagrodę i powiedzieć o tym, że... No to czekaj. Mi nowy tron. Zaraz tutaj w ogóle się zrobi zamieszanie, nie będziemy tego wycinać. Wspaniała ręka Lui podaje nam jaśminowy tron. I tak, bardzo nam miło, że jaśminowy tron zdobył nagrodę książki roku 2023 w serwisie Granica. Więc dziękujemy Wam, bo to wygłosowaliście. Bardzo nam miło, bo to jest wspaniała książka i bardzo miła nagroda. Ona jest ze złota, więc będzie tu stała. Postawimy, żeby było ładnie. Będzie wspaniale. Tak. No i co? Do pytań. Pytanka. No tak, bo znowu zostawiliśmy Wam skrzyneczkę na pytania. Wprawdzie ona była tam tydzień temu, ale kto by tam liczył, szczęśliwi czasu nie liczą. Mamy kilka odpowiedzi na Wasze pytania i chyba to już będzie taki stały punkt programu, że będziemy... Bardzo nas to bawi. Odpowiadanie tak. Zacznę pytania. Od pytań na YouTubie, czyli dobra. Tutaj, gdzie zadawaliście pytania pod poprzednim filmem, a jestem analogowa, więc sobie podpisałam takie pojedyncze słówka. Frontlines i wojny palladowe Marco Klossa. No tu nie mamy dobrej informacji i wojen palladowych już na pewno nie wydamy, a to dlatego, że książka nie cieszyła się wśród Was takim zainteresowaniem i no niestety nie możemy wydać kolejnego tomu, skoro poprzednich tylko kilka osób chciało czytać. A jest wspaniała, kocham. I to samo z Frontlines. Niestety. Musieliśmy tak porzucić już plany na kolejne tomy. Chyba. Na pewno. To jest bardzo przykre, bo kocham tę serię, ale niestety Wy jej tak bardzo nie pokochaliście. Tak, dalej, Hidden Queen. Tak, oczywiście w czerwcu premiera, więc tu nie będę się rozwodzić. Stalker. Nie, nie będzie stalkerów i nie planujemy na razie stalkerów. Ale no nie, słowo klucz na razie, to słowo klucz wycofujemy, nie ma tego słowa, nie planujemy stalkerów. I ostatnie pytanie o Jacka Piekarę. Tak, odszedł. Tyle. To były szybkie odpowiedzi. Teraz ty dawaj pytania. Teraz będziemy się rozwodzić, bo będzie troszkę pytań osobistych, które bardzo cenimy. Dziękujemy. Dokładnie. Otóż, jakiej muzyki słuchacie? Pierwsze pytanie. Kurczę, nie przygotowałam się zupełnie. Ale w biurze to my słuchamy bardzo dużo muzyki. Cały czas słuchamy. Wyłączamy tylko na czas nagrywania filmu. Ale słuchamy. To prawda. Dobrze, że mam wyciszające słuchawki. Od muzyki poważnej przez rock, przez wszystko, co się nawinie. No. Wszystko, co się nawinie. Nasze Spotify, to reklama Spotify, nasze Spotify są bardzo skundlone muzycznie. A ja mówię, że mój jest po prostu bigosem. Skundlone to takie brzydkie słowo, deprecjonujące, najwspanialsze pieski świata. No tak, właśnie dlatego mówię, że tak. Więc to jest po prostu bigos i tam jest wszystko i nie wiem, Punjabi metal i polski rock i jakieś wikińskie brzmienia i mantry mnie na przykład są. Także no właściwie cokolwiek sobie wymyślicie, to tam znajdziecie. Zdradzę Wam sekret, że nawet mam na playliście jedną. Po pierwsze mam pieśni religijne na playliście również, ponieważ bardzo je lubię, niektóre. I mam jedną piosenkę, która teoretycznie jest określana jako, nie wiem, jakieś takie polskie disco czy coś takiego, natomiast totalnie uważam, że jest to po prostu chamskie disco polo, tylko w troszkę nowocześniejszym wydaniu. I od czasu do czasu też bardzo lubię. Zaraz się posuwam pytanie o tytuły utworu. Ale tak, my chyba mamy w ogóle fazowo, że fazami słuchamy jakiś taki tutaj... Tak. Pamiętasz fazę na La La Land? Tak, przecież słuchałeś na La La Landu. Mi się nawet w nocy śniło, że słyszę muzykę, że słyszę tą ścieżkę dźwiękową. A potem z Barbie. Tak. Ciągle po prostu słyszałam. Ja
Ale budziłam się z piosenką z Barbie w głowie. Był krótki epizod też na Muzykę z Chłopów, bardzo polecamy. Jest to prawda. Doskonał, ale nie zawsze jest taki nastrój na słuchanie. Tak, to już wymaga pewnego specyficznego następnego nastroju. Następne, bo się o muzyce dalej. Tutaj. Jaka jest wasza ulubiona fabryczna książka? No ten ktoś nie ma litości. Nie, to trochę tak jakby powiedzieć, czy bardziej kochasz mamusię czy tatusia, albo czy bardziej kochasz córeczkę czy synka. No hej, takich pytań się nie zadaje. To znaczy jest kilka, worek cały, nie no, wszystkie są ulubione. Zresztą tak, jeżeli trochę oglądacie nasze filmy, to wiecie, że ja powiem o każdej książce, o Jezu, kocham, o Jezu, tak, bardzo kocham wszystkie książki nasze. Jedne kocham bardziej, rzeczywiście trochę jedne mniej, ale chyba nie mam takiej jednej ulubionej, takiej, no dobra mam, Eilingtona. Jeżeli bym miała zostać na bezludnej wyspie z jedną książką, to bym wybrała Eilingtona. No popatrz, a ja podręcznik survivalu. Ale mi już co kto lubi. Ja bym przeczytała, położyła się i umarła. Następna. No u mnie odpowiedź jest prosta, kres. Także. A proszę, tutaj nie będzie pytania, jest tylko miłe słowo, że jesteśmy super pozytywną ekipą i gorące pozdrowienia. Pozdrawiamy również gorąco. Bardzo dziękujemy, takie słowa też są super fajne. Dla tych słów chce nam się w ogóle nagrywać te filmy. Dokładnie, to chcemy od was słyszeć. Po każdym filmie. No dobrze, teraz będzie poważniej. Co dalej z Księgą Całości? To prawda, że seria będzie kontynuowana. Otóż tak. Natomiast w tej chwili już nawet trwają prace nad tą domykającą częścią. Natomiast jakiekolwiek konkrety przekażemy wam dopiero w momencie, kiedy dostaniemy gotowy tekst i będziemy w stanie nad nim pracować. I wszelkiego rodzaju kwitki, papierki, umowy i tak dalej, bo jak teraz w tej chwili no nie możemy o tym więcej powiedzieć. I ale jest nadzieja, jest tak. Nadzieja. Ducha nie gaście. Tak. No dobrze, teraz będzie prywata. Jak to się stało, że zdecydowałyście się na pracę w wydawnictwie? No rety. W tym, jak sądzę, wydawnictwie. To jest za długa historia, to by był oddzielny film, ale tak. Tak, zdecydowałam. Nie no, ja kierunkowo. Więc kulturoznawstwo, instytucja książki i jakoś tak tu się znalazłam. A ja zobaczyłam, że Fabryka Słów dała ogłoszenie, że poszukuje pracownika. Więc usiadłam do komputera, napisałam, przysłałam CV z listem motywacyjnym, po którym chyba miałam pracę natychmiast. To był najpiękniejszy list motywacyjny, jaki w ogóle czytaliśmy. Czytaliśmy go na głos kilka razy, więc nie było przecież. I w związku z tym dostałam szansę, żeby pojechać do innego miasta i pracować dla Fabryki Słów, a potem zaczęłam błagać na wycieraczce, żeby pozwolili mi wrócić do Warszawy. Tak było. No, nie pozdrawiam muszę. Lublin. No tak, kto pisze w Fabryce Słów opisy na okładki i czy lubi to robić? Tadam! Tak, bardzo lubię to robić. Jest to dla mnie znakomita zabawa i tak naprawdę absolutnie najfajniejsza część mojej pracy. Pisanie tych opisów, czyli blerbów i wymyślanie nam atrakcyjnych haseł reklamowych. Najlepsza. I za skromna, żeby powiedzieć. Najlepsza. Hasło reklamowe do Filipiuka na cztery słowa. Dokładnie. Dokładnie. To jest nasz kociołek do wymyślania wspaniałych haseł, tekstów. Tak. Tak. I to było ostatnie pytanie. O, no to super. Także mamy. No, odpowiedziałyśmy na wszystkie. 3 sekundy o premierach, 15 minut o nas. Więc witajcie na kanale Fabryki Słów. Zapraszamy was tu częściej. Gdzie wady? Tak, nigdzie. Więc jeśli podobają wam się nasze filmy, które będziemy się starali mimo wszystko nadal, będziemy, już mamy mikrofon, więc będziemy się starały wrzucać tak w miarę regularnie. Na początku miesiąca, a nie w środku. Dawajcie lajeczki i w ogóle wpisujcie komentarze. Jak nurtuje was jakieś pytanie, to też wpisujcie pytania. Będziemy na nie odpowiadać w kolejnych filmach. A w marcu będzie się dużo działo u nas wydawniczo, więc będzie troszeczkę więcej o książkach, bo mamy dużo premier. Tak, dla odmiany. Tak, dużo premier mamy w marcu. No dobrze, to dzięki. Dziękujemy wam bardzo. Cześć. Do zobaczenia za miesiąc.